Teraz zastanowimy się nad tym, jak znaleźć długość drogi, drogę ciała w dowolnym ruchu. Przygotowałam już tutaj dwa układy współrzędnych. Najpierw taki krótki, prosty przykład ruchu jednostajnego. Powiedzmy, że szybkość ciała w tym ruchu jest stała. W układzie współrzędnych zależność prędkości od czasu, wykres szybkości w zależności od czasu w takim ruchu, no to jest po prostu linia prosta. Jeśli szybkość jest cały czas taka sama, to jest to bardzo prosta sprawa. Ze wzorów, które doskonale znamy, to ponieważ szybkość ciała to jest droga podzielona przez czas ruchu, w takim razie droga to jest prędkość. Szybkość razy czas. Prędkość i szybkość mogę wymiennie stosować w ruchu jednostajnym prostoliniowym. Jak przyjrzymy się naszemu wykresowi zależności drogi od czasu, to bardzo szybko zauważymy, że graficznie drogę obrazuje nam pole pod tym wykresem. To jest to pole, wartość pola pod wykresem prędkości w zależności od czasu, to jest właśnie wartość tej drogi. Możemy sobie tutaj podpisać to jako droga. No to jest bardzo prosta sytuacja, ale najczęściej takich prostych sytuacji w życiu nie mamy. I tutaj w drugim układzie współrzędnych przedstawię taki ruch, w którym szybkość ciała zmienia się w zależności od czasu, i to możemy to narysować, że w jakiś taki dowolny sposób. Powiedzmy, że tak. I znów chciałabym znaleźć wartość drogi po upływie jakiegoś czasu, powiedzmy do tego momentu. Co teraz zrobić? No nie mogę zastosować wzoru, że droga to jest szybkość razy czas, ponieważ ta szybkość w każdym momencie nieco się zmienia. Ale jak przyjrzymy się temu wykresowi, to można by cały ten odstęp czasu od 0 do jakiejś chwili T1 podzielić na mniejsze odcinki czasowe i takie dobrać, żeby szybkość ciała na tych małych odcinkach prawie się nie zmieniała. Oczywiście, w zależności od szybkości zmian, to trzeba by to robić mniejszymi albo większymi odcinkami. Spróbuję pozaznaczać parę takich odcinków, na których ta prędkość niemal się nie zmienia. No, na przykład w tym miejscu tu, to mogę wziąć odstęp czasu taki dość malutki, o, w ten sposób. I widać, że tutaj właściwie ta prędkość jest stała i wartość wynosi jakieś tam V, na razie nie zapiszmy tego. Na następnym odcinku, w zasadzie to można by było go poszerzyć trochę, ale powiedzmy, że na tym odcinku ta wartość prędkości mogła być ciut większa, to widać, że to niewiele zmienia, prawie tyle samo. Tutaj już trzeba, na przykład w tym miejscu, trzeba by było wziąć bardzo cieniutki odcinek i ja nie mogę takiego małego zaznaczyć, ale wartość tej prędkości tutaj będzie troszeczkę mniejsza i będzie wynosiła jakieś trochę mniej. Jeśli wezmę odcinek, powiedzmy, gdzieś w tym miejscu, muszę wziąć bardzo maleńki odstęp czasu, i wtedy znowu prędkość mogę uznać, że prawie się nie zmienia i wynosi tyle. W tym miejscu tutaj odstęp czasu musi być bardzo maleńki, bo szybkość się zmienia dość gwałtownie. I ta prędkość jest taka.
No i co dalej? Czy to nam pozwala obliczyć tę drogę? Otóż łatwo zauważyć, że jeżeli cały ten odcinek stąd tu podzielę na bardzo wiele takich bardzo małych odcinków czasu, to na każdym z nich mogę uznać, że wartość prędkości jest niemal taka sama i w takim razie mogę obliczyć drogę na takim małym jednym odcinku. Powiedzmy, że odstęp czasu tutaj, ten, o, to jest odstęp czasu, który sobie nazwę delta t z indeksem i. Ja ten cały odcinek dzielę na wiele małych odstępów czasu. Pierwszy będzie się nazywał delta T1, następny będzie się nazywał delta T2, tak kolejno, potem jest delta T i ty, następny w kolejności to będzie delta T i ty plus pierwszy i tak dalej. Mogę znaleźć w takim razie drogę na tym i tym odcinku, no bo na tym całym i tym odcinku wartość szybkości jest taka sama i powiedzmy, że ona akurat tutaj to jest ta wynosi v z indeksem W takim razie droga na tym odcinku to jest vi razy czas, w którym była wartość tej szybkości, czyli delta ti. Droga na odcinku pierwszym to będzie V1 razy delta T1. Na następnym S2 to będzie V, tutaj V1, V2 razy delta T2 i tak dalej. A ile będzie w takim razie wynosiła cała droga? No, cała droga to będzie oczywiście suma tych wszystkich dróg na tych bardzo niewielkich odstępach czasu. Tu jest s i ty, następny jest s i plus pierwszy i tak dalej. No i oczywiście do każdego z tych odcinków mogę wstawić odpowiedni wzór. No dobrze, a graficznie cóż to będzie? No graficznie, żeby to było dobrze widać, to droga na każdym z tych odcinków to będzie pole takiego prostokąta. Bo na przykład na tym odcinku to będzie pole takiego prostokąta. Ponieważ ja cały odstęp czasu od 0 do T1 muszę pokryć takimi maleńkimi odstępami czasu, to łatwo zauważyć, że jak dodam do siebie pola tych wszystkich prostokątów na rysunku, to otrzymam pole pod wykresem szybkości w zależności od czasu. Czyli graficznie wartość drogi to będzie wartość tego pola. To będzie nasza droga S, prawda? W ogólnym przypadku to nam może niewiele daje, bo jeżeli to jest taka krzywa linia obrazująca zależność szybkości od czasu, no to i tak nie umiemy obliczyć tego pola. Ale są pewne specyficzne sytuacje ruchów zmiennych w sposób dość regularny, gdzie wiedząc o tym, że pod wykresem zależności szybkości od czasu pole pod tym wykresem to jest droga, możemy znaleźć wzór na tę drogę i zajmiemy się tym w następnym filmie. A nawet wtedy, kiedy ten wykres jest taki nieregularny, to jeśli on jest dość dokładnie wykonany dla konkretnego ruchu, możemy postarać się w przybliżeniu przynajmniej drogę
wyznaczyć, obliczając pola poszczególnych kratek i licząc, ile ich tutaj na tym polu pod wykresem się mieści. Jest to jakieś wyjście z sytuacji. No i teraz jeszcze dla uciechy czy dla radości powiem Wam, że cała ta operacja, która polega na tym, że czas dzielimy na tak naprawdę nieskończenie wiele, nieskończenie małych odcinków i na każdym z nich obliczamy, wyznaczamy jaka jest prędkość, którą uznajemy za stałą i następnie sumujemy drogi przebyte na tych nieskończenie wielu, nieskończenie małych odcinkach, nazywa się w matematyce całkowaniem. Ściślej matematycznie można by napisać w ten sposób, że droga to jest suma od i równego 1 do nieskończoności, bo jeżeli dzielę na nieskończenie małe odcinki, to wtedy jest ich nieskończenie wiele, z dróg na tych nieskończenie wielu małych odcinkach, co jest równe sumie od i równego 1 do nieskończoności, z wartości szybkości na tych odcinkach, sumy i iloczynu odstępu czasu, tych nieskończenie małych odcinków czasu, co z kolei matematycznie można zapisać, że jest to całka od zera do czasu T1, bo na takim odcinku liczymy drogę, z V razy DT. Ten mądry zapis, nie musicie go zapamiętać, to tylko tak, żebyście wiedzieli, że liznęliśmy tu troszkę takiej teorii dotyczącej takiej operacji w matematyce, która nazywa się całkowaniem. Najważniejsza jest ta informacja, że jeżeli mamy zależność szybkości od czasu, to wtedy drogę możemy znaleźć jako wartość pola pod wykresem tej szybkości.